Kamil Siednicy. Dzień dobry. 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 Polskę można zorganizować lepiej za te same pieniądze. Słuchajcie, Polskę można zorganizować lepiej za te same pieniądze. Chodzi, żeby nie było bałaganu. Przyjmę o sprawy ogólnopolskiej, czyli co zrobić, żeby polska szkoła była lepsza. Co zrobić, żeby dzieci były lepiej uczone, żebyśmy mniej czasu tracili. Co zrobić, żeby nauczyciel czuł, że jego zawód jest doceniany. Dzisiaj niestety każda nauczyciela bardzo ogranicza pewne możliwości. To znaczy nie daje możliwości dyrektorom promowania dobrych nauczycieli. My proponujemy zorganizować Polskę lepiej za te same pieniądze. Zorganizować Polskę lepiej za te same pieniądze. Propozycja jest bardzo prosta. Mianowicie taka, aby dyrektor szkoły mógł w końcu dobrego nauczyciela lepiej wynagrodzić. Ale bardzo złego, żeby mógł zwolnić. Chcemy doprowadzić do takiej małej rewolucji, która da możliwość, żeby ci, którzy się naprawdę angażują, poczuli nie tylko sympatię rodziców czy dzieci, czy dzieci czy rodziców, a przede wszystkim poczuli to materialnie. Wiadomym jest, no jedni się bardziej angażują, drudzy mniej. Ważne jest to, żeby ci, którzy się bardziej angażują, nie byli przez tych, którzy się nie angażują, zakowani. Bo wiecie jak dzisiaj jest, jak ktoś za dużo pracuje, to narzuca standard, po co ty to robisz? Po co się wysilasz? Chodzi, żeby promować pozytywne postawy. Proponujemy więc taką małą rewolucję, która niestety blokują związki zawodowe. Posłuchajcie, to będzie dobre dla wszystkich. Czyli nie trzymajmy się kurczowo tego, co jest, ale szukajmy rozwiązań, które spowodują chyba to, co jest zgodne z intuicją, że musi być normalnie. Ja marzę o tym, żeby w Polsce było normalnie, żebyśmy na pewne absurdy nie musieli zwracać uwagi. Ja nie idę do polityki, do Senatu, żeby się nachapać. Idę prowadzić tą działalność społecznie, nie będę senatorem zawodowym. Ja mogę obiecać jedno, że będę bardzo godnie reprezentował rejon świdnicki i wałbrzyski w Senacie, natomiast resztę czasu ponad to przede wszystkim chcę spełnić się i pracować organicznie dla tego społeczeństwa. Tu będzie w tym mieście istniało bardzo aktywne biuro senatorskie, w którym obywatele ziemi świdnickiej i wałbrzyskiej będą mogli spotkać tego senatora, będą mogli żądać od niego, żeby wykorzystał swoje senatorskie uprawnienia do reprezentowania ich interesów w przypadku, gdy będzie działać się krzywda. Proszę Państwa, mamy wybór. Mieliśmy przez 8 lat senatora z Platformy Obywatelskiej. Mieliśmy senatora, którego widzieliśmy tylko przy przecinaniu wstęg na różnych celebrach i eventach. Czy takiego senatora chcemy mieć na trzecią kadencję, bo ten senator się starał trzecią kadencję? Proszę Państwa, na końcu jeszcze jedną powiem rzecz, że w powszechnym mniemaniu Senat to jest izba zadumy. Ja Państwu obiecuję jedno. Ja nie będę senatorem zadumanym. Ja będę senatorem odjechanym, bo ja jestem wulkanem energii i pomysłów. I chciałem zapytać, jeśli wolno, teraz bardzo na czasie jest problem uchodźców. Co Nowoczesna myśli właśnie o tej sytuacji, o tym problemie? Często padają pytania, ile polski rząd może przyjąć. Ja informacji nie wiem, nie znam, bo tak naprawdę polski rząd powinien zapytać gmin i parafii, ile osób jesteśmy w stanie bezpiecznie po Polsce rozlokować. To nie chodzi o to, by ich przyjąć, żeby spali, tylko oni muszą coś robić. Dwa, musimy uniknąć sytuacji, że oni są wszyscy w jednym miejscu, bo się robią getto. Musimy wyeliminować zagrożenie terrorystyczne, czyli nie możemy przyjmować jak leci. Natomiast co do zasady, powinnością naszą, że przyjąć tego, kto się błąka, natomiast zrobić to w sposób sensowny. I cudowna sprawa, że Pana dzisiaj spotkałam. Po prostu jest Pan dla mnie bliską osobą. I mamy nadzieję, że Pan coś zrobi. Dla tych Polaków i dla tej naszej Polski. Bardzo dziękuję.